Witam serdecznie wszystkich Państwa na webinarze Skyward Community. Gości sympatyków w dniu 7 lipca 2022 roku. Dzisiaj mamy urodziny miesiąca. Ja chciałem serdecznie pozdrowić Was, drodzy Państwo, z gminy i miasta Filipów. To jest kilkanaście kilometrów od Suwałk. Jestem tutaj w celu promowania biznesu, który robię tutaj też również biznes tradycyjny, jak również nasze tematy związane z transportem strunowym są tutaj poruszane wśród moich potencjalnych inwestorów. Ja chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na temat związany z technologią, trochę historii będzie, możliwości rozwoju, jakie ma firma, jak również możliwość uczestnictwa w pełnym programie, czyli zainwestowania w naszą technologię. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Jestem ambasadorem Skyward Community, grupy SWC Polska Team. Dwa słowa o sobie, tak króciutko. Rok 1990-2020, własna działalność gospodarcza. Od 2002 do 2007 kończyłem studia wyższe, kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi, a od 2016 roku jestem czynnym inwestorem Skyward Community. Natomiast w roku 2018 i 2019 to był taki rok bardzo przełomowy w mojej działalności z firmą Skyward Community i transportem strunowym, ponieważ wtedy uczestniczyłem w szkoleniu ambasadorów SWC i zostałem nim również w dniu 8 maja 2019 roku. Natomiast jest to też okres, w którym dosyć mocno związałem się z firmą, nie tylko poprzez moją pracę marketingową, ale również udzielam się jako speaker, jako lider. Pomagam strukturom zarówno krajowym i zagranicznym w promowaniu biznesu Skyward Community. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać na temat transportu strunowego, czyli UST, ta literka U, którą tu widzicie Państwo. To jest od pierwszej litery naszego założyciela, szefa naszej firmy, pana Anatolina Junickiego. UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne, Junicki String Transport. Filozofia UST to przede wszystkim transport powinien być rozwiązaniem dla wielu problemów, a nie źródłem ich problemów. Dzięki transportowi UST pojazdy nasze poruszają się nad ziemią po specjalnej eskapadzie szynowo-strunowej. Mamy nieustannie prowadzone prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości. Zapewniamy ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie ziemi i zasobów, które minimalizują szkody wyrządzone przez transport naturalnemu środowisku. Nasz założyciel, inżynier, szef naszej firmy, główny specjalista, projektant, założyciel grupy UST, pan Anatolij Junicki, jest również generalnym projektantem Junicki String Technologii, gdzie jest INC. I UST to przede wszystkim, ale ona ma być optymalna, efektowna i bezpieczna. Pan Junicki jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 250 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRL. Pan Junicki przede wszystkim z wykształcenia jest inżynierem, ale on jest konstruktorem rakiet kosmicznych. Dlatego tutaj te systemy transportu kosmicznego i geokosmicznego pokazały się w jego monografii.
Co tu się wydarzyło? Jest. Co to jest to UST? No to jest, my jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich jak między innymi w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności i zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Jelińskiego, którego stanowi integralne i zaawansowane technologicznie systemy transportu, składające się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość prac cyklu przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. O co to chodzi, drodzy Państwo? My, realizując projekt komercyjny, czyli projekt, który będzie wykonany dla naszych klientów, którym będziemy budować nasze trasy strunowe, będziemy również jego mieli w zakresie jego obsługi, a także obsługę posprzedażową, czyli tak zwaną konserwację i bieżące naprawy, a także będziemy mogli poprzez te nasze usługi zwiększać dochodowość naszych linii. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra testowania i certyfikacji. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w miejscowości Sharjah i w Europie w miejscowości Marina Horka. To jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Mamy również kilka certyfikatów TIF. Są one certyfikowane przez jednostkę TIF-SV Standardzią Certyfikacją. Jest to taka jednostka certyfikująca, która certyfikuje wszystkie nasze jednostki transportu strunowego. Budowa projektów komercyjnych, czyli to jest to, do czego my dążymy na dzień dzisiejszy, to jest przede wszystkim nasze ośrodki. Posiadają takie wszelkie niezbędne zasoby do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie i pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania po końcowy etap budowy, czyli użytkowanie. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Widzicie tu Państwo nasze podpory kotwiące na kilka metrów od, mamy to możliwość taki budowania takich podpór od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu i to pozwala nam na wyprowadzenie transportu na drugim poziomie i jest to wtedy bardzo bezpieczny i integralny i kompatybilny z możliwością transportu obecnego, który jest w mieście, a także budowania nowego i jest to przede wszystkim transport przeznaczony do ruchu miejskiego i międzynarodowego. Jest on również harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii. Mamy 7 rodzajów naszych pojazdów, drodzy Państwo, od najlżejszych Univit U4651 do pojazdów hybrydowych Unicar U4 430T3, aż po pojazd, który jest odpowiednikiem do takiego ruchu samolotowego, czyli Uflash U4 362, który może osiągnąć prędkość nawet do 600 km na godzinę. Natomiast pojazdy typu Unibus
mogą być w zależności od zapotrzebowania rozbudowywane jako pojazdy hybrydowe, które mają możliwość przewozu pasażerów od 12 nawet do 80. O tym za chwilę będę wszystkim mówił. Univit. Krótko będę o każdym z tych pojazdów Państwu teraz opowiadał. To jest lekki pojazd jednoszynowy o małej pojemności i dzięki swojej konstrukcji zapewniającej maksymalną funkcjonalność. Jest to pojazd dwuosobowy, można go również połączyć w tak zwane sprężenie. Przy pojedynczym wykorzystaniu ma możliwość przewożenia do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. W momencie sprężenia go w 7 pojazdów, jego możliwości zwiększają się do 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Unibike. To jest kolejny nasz pojazd lekki, podwieszany, elektryczny, pasażerski. Oprócz tego, że jest to pojazd o wysoce efektownej konstrukcji, ma również taką możliwość, że można go wykorzystać jako pojazd tak zwany sportowy, bo ma wewnątrz możliwość takiego wykorzystania swoich tych zasobów, ponieważ tam jest taki coś na zasadzie rowerka takiego treningowego. Jest on też w możliwości rozbudowy do sprężenia. W pojedynczej odsłonie ma 2 miejsca, natomiast może przewozić wtedy od 700 do 1400 pasażerów na godzinę. W momencie sprężenia go w 7 pojazdów te możliwości wzrastają nawet do 6300 pasażerów w obie strony. Unibus to jest ten pojazd, drodzy Państwo, który może być zarówno pojazdem pojedynczym, jak i rozbudowanym jako hybryda. Przeznaczony jest do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach podwieszenia, w wersji nadwieszoną i podwieszoną. Jest wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Jego pojemność pasażerska jest w zależności od zastosowania od 10 do 80 pasażerów. Wtedy jego możliwości przewozowe są od 2,5 do 12 do 1200 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast w momencie sprężenia od 3 do 7 pojazdów jego możliwości wzrastają od 12,5 nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Więc widzicie Państwo, że to już są naprawdę poważne liczby. Unicar. Elektryczny pojazd pasażerski z podwójnym zawieszeniem szynowym. To stylowy i wygodny pojazd elektryczny zaprojektowany do tego, aby uwolnić ulicę z korków. Zapewnia większy przepływ ruchu pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi wysokogabarytowymi i drogimi pociągami i samolotami. Jego prędkość jest do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska od 6 pasażerów w pozycji pojedynczej, to jest przewóz wtedy około 1500 pasażerów na godzinę w dwie strony, natomiast w momencie sprężenia do 7 pojazdów jego możliwości nawet wzrastają do 7000 pasażerów na godzinę. No i nasze cudo, drodzy Państwo, Uniflash, pojazd U4362. Jest to pojazd, który ma bardzo dobre właściwości, przede wszystkim aerodynamiczne. On się może poruszać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Jego te kształty opływowe są tak fantastyczne, że samochód Porsche, którego ten system opływowy powietrza, czyli ten opór jest na poziomie 0,28, nie jest w stanie osiągnąć takich parametrów jak nasz pojazd, którego ten współczynnik oporu powietrza wynosi na poziomie 0,06. A jest to po prostu związane z tym, że pojazd jest fantastycznie skonstruowany, jak również to, że przez to, że my mamy to na drugim poziomie, nie mamy tego tak zwanego przyziemia i ten opór powietrza jest dużo, dużo mniejszy. Prędkość do 600 km na godzinę. Jest on w konstrukcji od 6 do 46 pasażerów. Jego zdolności przewozowe są nawet do 50 tysięcy pasażerów w obie strony. To wszystko oczywiście w momencie, kiedy będą wybudowane
nasze drogi, infrastrukturę. I transport towarowy, który jest niezbędnym elementem u nas, gdzie mam bardzo duże, drodzy Państwo, zainteresowanie naszych przyszłych potencjalnych inwestorów. Przecież my to robimy wszystko po to, żeby się firma rozwijała i zarabiała pieniądze. To jest przede wszystkim Unitrans, to jest ten system tych taśmociągów do przewozu materiałów sypkich, Unikont U4-192-01 do kontenerów, Unitrak do materiałów typu kartony, jak również do przewozu materiałów takich płynnych i Unitrak U4-171 do otwarty do przewozów takich materiałów sypkich, jakichś urobów górniczych i tym podobnych. I teraz kilka słów o Unitraku. To jest naprawdę bardzo ciekawy pojazd. On jest wyposażony w zawieszenie dwu- i czteroszynowe, opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu. Zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. Pozwalają one na wykorzystanie Unitraku prawie we wszystkich obszarach przewozów towarowych. Przeznaczony do transportu dużych, płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Unitrak jest, proszę Państwa, pojazdem, który porusza się po szynach z minimalnym, dopuszczalnym, bezpiecznym odstępem czasu między przy jednoczesnym zapewnianiu wysokiej wydajności systemu. Tu chodzi, że te pojazdy, drodzy Państwo, są tak zintegrowane, że one mogą jechać do wyznaczonego klienta, nawet do 10 tysięcy kilometrów, bo to wszystko jest tak skonstruowane, że to są pojazdy, które są samobieżne i mogą osiągnąć prędkość nawet do 150 km na godzinę. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, gdzie można dzisiaj spotkać pojazdy, które w ruchu towarowym mogą osiągnąć takie prędkości, takie parametry. Może być wykorzystany i przy oczywiście wybudowanej infrastrukturze przewieźć nawet do 100 milionów ton rocznie. Dlatego tak ogromne zainteresowanie jest tymi pojazdami naszych przyszłych kontrahentów. Unikont jest to pojazd dwu- i czteroszynowy, ma podwieszenie nadwieszane i podwieszane i on jest samobieżnym pojazdem przeznaczonym do przewozu towarów różnego rodzaju, no zarówno i sypkich, jak i takich trwałych. Prędkość jego przewozowa do 120 km, do 5 milionów ton. Natomiast on się może poruszać z prędkością nawet do 120 km na godzinę. Jest to pojazd, który w tej chwili budzi ogromne zainteresowanie i jest naprawdę w pierwszej kolejności będzie naszą przyszłością, jeżeli chodzi o produkt komercyjny. I Unitrans, czyli ten system do przewozu materiałów sypkich, jego prędkość przelotowa to jest do 36 km na godzinę. Zdolność przewozowa nawet do 100 milionów ton rocznie. Jest to bardzo optymalne rozwiązanie do prowadzenia prac na terenach górniczych, załadunku i rozładunku towarów. No i system, którym ja jestem bardzo mocno zainteresowany, bardzo mocno, drodzy Państwo, go promuję, tak zwany system morski, czyli port morski. Jest to opracowany przez naszych projektantów i pana Junickiego system, który pozwala wyprowadzać transport towarowy bezpośrednio na kontenery bez konieczności budowania doków, z możliwością wyjścia nawet na odległość 5 do 10 i 15 km w głąb mórz i oceanów. I drodzy Państwo, ten system pozwala na bardzo szybkie i tanie wykorzystanie transportu towarowego do szybkiego rozładunku i załadunku towarów. Bardzo mocno tym projektem są zainteresowani nasi przyszli kontrahenci na terenie Indii. Widzicie tutaj tylko taka platforma, podjeżdżają, to wszystko zautomatyzowane, naprawdę fantastyczne rozwiązanie. I miasta linearne, które są częścią, uzupełnieniem, są kompatybilne
w stosunku do wykorzystania transportu sunowego, ponieważ są zintegrowane z naszym transportem. Miasta linearne przyczyniają się do rozwoju takich osiedli miejskich typu klastrowego i są harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Można je budować, drodzy Państwo, w terenach bardzo trudno dostępnych, w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, a także o bardzo trudnej rzeźbie terenu. I połączenie i transport między tymi miastami i budowlami linearnymi zachowuje się na podstawie transportu sunowego. Takie podstawowe parametry technologiczne, troszeczkę tu Państwu porysuję. Tu mamy budowę naszej struny. Niezależnie w jakiej ona jest konfiguracji i w jakim jest wykorzystaniu, budowa jest wszędzie na bardzo podobnym zakresie. I proszę zobaczyć, przede wszystkim to jest budowane w takiej konstrukcji zamkniętej stalowej. Mamy tutaj wewnątrz napięte pręty stalowe, pod napięciem naprężone w specjalnej mieszance betonowej, której właściwości są takie, że ona może pracować w temperaturze od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. I jego zadaniem tego betonu jest przede wszystkim ochrona tych strun i wzmocnienie konstrukcji. Natomiast ruch po tej szynie odbywa się po tej stalowej nakładce, tutaj widzicie Państwo, po której toczą się stalowe koła i to jest jednocześnie element, gdzie jest przekazywana ta energia, która tutaj łączy się ze struną i z pojazdem. To wszystko oczywiście jest patent. My tu nie mamy żadnych elementów takich łączących jak delatacji. To jest jeden monolit. Odcinki mogą być nawet do 5 km i tam następują elementy sprężenia i są przede wszystkim wykorzystywane do tego nasze stacje dokujące, przystanki. I tu mamy różne rodzaje tych strun, mamy kilka rodzajów, czyli mamy tutaj, widzicie Państwo, konstrukcję kratownicy, czyli konstrukcja sztywna. Tu się ruch może odbywać zarówno na poziomie górnym i dolnym, czyli na tym i na tym. Właściwością tej kratownicy jest jeszcze również to, że tutaj oprócz tego, że mogą się poruszać zarówno pojazdy towarowe, jak i osobowe, to jest to, że można tutaj dzięki tej kratownicy poprowadzić jeszcze dodatkowo takie usługi dla naszych przyszłych kontrahentów, jak linie wodociągowe, internet, jakiś tam światłowód, linie telefoniczne, energetyczne. Po prostu to jest wtedy dużo tańszy, łatwiejszy dostęp, bo jeżeli nie trzeba tego zakopywać w gruncie, a poprowadzić po tej naszej kratownicy, to jest dodatkowy atut dla naszych przyszłych kontrahentów. Po tych kratownicach poruszają się, jak mówiłem wcześniej, pojazdy towarowe i pojazdy te, które osiągają prędkości do blisko 600 km na godzinę. One są oczywiście kompatybilne z tymi naszymi wszystkimi układami i, drodzy Państwo, kolejną szyną jest szyna półsztywna, to widzicie ten element tutaj. Ona jest wykorzystywana i ma właściwości takie jak takie mosty wiszące. Tutaj mogą się poruszać pojazdy z prędkością od 50 do 250 km na godzinę. Natomiast elastyczna szyna, ona jest przeznaczona do transportów takich lekkich i tutaj pojazdy mogą uzyskiwać prędkości od 30 do 60, a nawet kilometrów na podporze do 100 i 150 km na nawet takie możemy osiągać tutaj właściwości. I teraz zdolność przewozowa naszego systemu UST. Proszę Państwa, chodzi o to, że system ten cały będzie sterowany tym naszym systemem inteligentnym, ja o nim zaraz opowiem, ale teraz ta przepływowość między jednym a drugim pojazdem może wynosić nawet 2 sekundy albo tylko, a odległość do 50 metrów, ale w praktyce to jest między 35 sekund a 500 metrów. To są wymagania dotyczące tego bezpieczeństwa i taka zdolność przewozowa tych naszych pojazdów może być w natężeniu ruchu nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony.
dla pociągu składającego się z siedmiu takich elementów złączonych tym sprężeniem w 25 miejscowych unibusach. I teraz budowa naszego układu napędowego. Ja powiem tylko o dwóch, trzech takich elementach najważniejszych. Przede wszystkim to jest system przeciwwykolejenia. To jest taki system specjalny, który my mamy opatentowany. No bo to w większości pytania naszych partnerów jest, jak to jest, bo to jest pojazd na drugim poziomie, czy to jest bezpieczne. Drodzy Państwo, tak, jest bezpieczne. My mamy to wszystko opanowane w 120%. Opatentowane jest specjalny system do tego przygotowany. Także możecie tutaj być spokojni. Po to uzyskujemy te certyfikaty TIF tego bezpieczeństwa, żeby bezpieczeństwo ludzi i pasażerów jest tutaj najważniejsze. Natomiast następnym elementem bardzo ważnym jest również silnik, który tu Państwo widzicie. I tu chodzi o to, że ten silnik to jest jednocześnie elementem napędowym i elementem, który powoduje hamowanie. Nie sposób tu nie wspomnieć o naszych akumulatorach. Kilka miesięcy temu, bo to było na przełomie roku 2020-2022, nasi inżynierowie z panem Junickim na czele ogłosili, że uzyskali wprost niewiarygodne parametry tych naszych akumulatorów, bo najlepsi producenci aut elektrycznych uzyskują w tej chwili cykl rozładowań, naładowań na poziomie 1000, natomiast panu Junickiemu i naszemu zespołowi udało się to zrobić nawet na 5000 cykli rozładowań, naładowań. I kolejna bardzo dobra informacja, drodzy Państwo, ale będzie to tylko i wyłącznie wykorzystywane w naszym transporcie. Nie będzie to sprzedawane do producentów aut elektrycznych, dlatego że pan Junicki dba o nasze interesy i stara się zapewniać nam jak najlepsze parametry i możliwości zarówno dla naszych inwestorów, jak i naszych kontrahentów. System inteligentny, proszę Państwa, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ja to powiem tylko w dwóch słowach, bo to jest wszystko oparte na tak zwanej big data, na blockchainie. O co to chodzi, że te wszystkie informacje, które są zbierane na temat tego, co się dzieje w ruchu rzeczywistym, powodują, że w tych systemach, które my to w tej chwili mamy zintegrowane i te dane dochodzą, jest to tak pozabezpieczane, że nie ma możliwości po prostu interwencji osób trzecich, bo to są wszystko, proszę Państwa, systemy, które powodują o bezpieczeństwie. Mamy system, inteligentny system sterowania, mamy pokładowy inteligentny system sterowania, jak również system sterowania i komunikacji. To jest kilka takich systemów zintegrowanych w jeden system, który powoduje, że jesteśmy w tej chwili najbardziej nowoczesną technologią, jeżeli chodzi o transport, jak również przesył danych. Nasz system bezpieczeństwa to jest też system, proszę Państwa, taki technogenny. On ma taki charakter, którego działanie takich środków transportu powoduje, że my nie jesteśmy takim mocnym, nie ingerujemy mocno w środowisko naturalne, bo jeżeli weźmiemy sobie zwykłe te systemy transportowe, no to one przede wszystkim poprzez budowę dróg, infrastruktury całej zakłócają ruch wód powierzchniowych, zakłócają naturalne środowiska i szlaki migracyjne dla ptaków i dla zwierząt, powodują zabieranie wiele hektarów ziemi, która może być wykorzystana dla użytków takich gospodarskich, jak również hodowlanych, ale jak również do nas do relaksu. Natomiast hałas, wibracje, które wywołują i te emisje elektromagnetyczne powodują, że mają ogromny wpływ na nasz stan zdrowia i dobrego samopoczucia. Statystyki są nieubłagalne. Drodzy Państwo, co roku w wypadkach ginie około 1,5 miliona ludzi na całym świecie, a jeszcze większa liczba przez to zostaje osobami niepełnosprawnymi. Także w porównaniu do tradycyjnego transportu my naprawdę osiągamy tutaj bardzo dobre właściwości.
Ten nasz transport UST to jest najbezpieczniejszy system transportu. On zapobiega wielu wypadkom transportowym opisanym wyżej. Mamy tutaj szczegółowe takie swoje standardy i musimy w tych normach bezpieczeństwa się trzymać, zarówno które są wykazane w dokumentacji technicznej i projektowej. I to wszystko jest oparte o normy zgodne z ISO 2394. I to są takie ogólne zasady niezawodności konstrukcji IDT. Mamy przede wszystkim wysoką odporność na wandalizm, ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej nad drugim poziomem zwiększa bezpieczeństwo nawet 100 razy. System zapobiegania wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo o kolejne 10 razy. I drodzy Państwo, minimalna odległość między dnem a pojazdem podłoża wynosi 4,5 metra, nie sięga to tam dachu budynków. I to przez to jest kolejny element, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. I teraz kilka takich odnosień, analogii do istniejącego transportu, czyli mamy transport kolejowy, tam jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczny, natomiast nie ma tutaj w tej chwili podsumowania metra, bo te właściwości takie bezpieczeństwa to są my i metro mamy na bardzo podobnych parametrach. No i według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj przedstawić Państwu kilka takich danych, które są w porównaniu do naszego transportu, do konkurencji. Mamy tutaj kilka takich elementów: koszty eksploatacji, zanieczyszczenie środowiska i wskaźnik wypadkowości. Nasz transport, literka U, zaznaczona tutaj, widzicie tutaj nas, drodzy Państwo, we wszystkich tych parametrach jesteśmy liderami. Koszt eksploatacji naszego transportu strunowego, czyli ja mam tu na myśli budowę infrastruktury, a później koszt zwrotu, on się w tej chwili waha w granicach od 7 do 15 milionów za kilometr bieżący. Troszeczkę to wzrosło, mam na to dowody, bo przeczytam Państwu najnowszą wypowiedź pana Anatolia Inickiego, która dotarła do nas wczoraj, że pan Inicki przekazał takie słowa, że negocjujemy w wielu krajach, które koncentrują się na kolejach linowych. Mówią, że wartość jednego kilometra to około 20 milionów dolarów. Natomiast koszt dróg strunowych jest niższy, kształtuje się w teraz granicach od 7 do 15 milionów i nasza technologia jest tańsza, lepsza, bardziej niezawodna i twardsza. No więc jeżeli to mówi nasz wynalazca, proszę Państwa, to jesteśmy teraz w stanie powiedzieć, że i potwierdzić te jego słowa. Zanieczyszczenie środowiska. My wykorzystujemy, drodzy Państwo, mało zasobów ziemi. Mamy również wykorzystanie naszych systemów do napędu poprzez wykorzystanie energii OZE. Także tutaj jesteśmy liderami. A jeżeli chodzi o wskaźnik wypadkowości, to przez to, że mamy wyprowadzony transport na drugi poziom, te nasze parametry bezpieczeństwa są na najwyższych standardach w tej chwili. No nie ma tutaj konkurencji z nami najmniejszego szans i sił. I teraz wracamy do rzeczywistości. Mamy dwa ośrodki testowe. Ośrodek Marina Horce. Widzicie tutaj Państwo na zdjęciu, gdzie mamy w tej chwili wybudowane 7 tras, które są certyfikowane i testowane. Mamy tu również nasze laboratoria, w których testowane są siłownie do kół, mamy tam również laboratorium do produkcji humusu. To wszystko jest związane z tym, że mamy biura projektowe, których jest 80 działów i pracuje ponad 600 specjalistów.
Tu mamy przykład wykorzystania i filozofii naszego transportu, czyli widzicie Państwo realne pojazdy, które są testowane, certyfikowane. Tu mamy Univideo 4651. Ja widziałem ten pojazd w realu, jak on jeździ. Tu mamy wykorzystanie tego naszego taśmociągu do przewozu materiałów sypkich, natomiast niżej widzimy do przewozu materiałów zamkniętych i płynnych, no ale tu chodzi głównie o tą filozofię, że widzicie Państwo, mało ziemi zabranej, bo to są tylko podpory od 50 do 250 metrów. Jesteśmy na drugim poziomie. Doły mają chodzić ludzie, ma rosnąć trawa, krzewy, zboża. Takie ma być wykorzystanie gruntu. Natomiast tutaj jest przykład pokazania, jak można wykorzystać tam naszą kratownicę Eskapadę, gdzie pokazany jest budynek, który jest jednocześnie elementem sprężającym, jak również możliwością dokowania naszych pojazdów, które będą przewoziły pasażerów na górnym i dolnym poziomie, w zależności od zapotrzebowania, może być to pojazd kontenerowy albo pasażerski. Natomiast te budynki można wykorzystać również komercyjnie, tam do jakichś usług, lokali. W Marinachorce mamy tutaj pokazane muzeum, w którym jest pokazana cała droga i ścieżka kariery pana Anatolija Junickiego. I nasze drugie centrum, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tutaj jest w tej chwili skoncentrowana bardzo nasza siła, praca. Mamy w tej chwili już poddane kolejne trasy do certyfikacji. Tutaj jest również nasz ośrodek, który bardzo intensywnie został odwiedzany w Expo 2021 na 2022, które się odbywało w Emiratach Arabskich. Nasz obiekt odwiedziło ponad 100 delegacji, a to jest między innymi pokłosie tym, że mamy podpisywane nowe kontrakty i umowy na budowę i realizację transportu strunowego na świecie. Tak realizując, transport strunowy jest innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nadziemny, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe 120 do 150 km osobowe, 150 nawet do 600, bezpieczny, drugi poziom, ekonomiczny, tani w budowie, bo około od 7 do 15 milionów za kilometr bieżący, łatwo integralny z nowymi obiektami, jak również implementujemy je do obiektów, które są już wybudowane i przyjazny środowisku, bo nie zabieramy dużo ziemi, wykorzystujemy energię do napędu z odnawialnych źródeł energii. Tyle podsumowania. Junicki Strange Transport Corporation. Drodzy Państwo, my jesteśmy firmą, która pozyskuje środki na wspieranie i rozwój technologii transportu strunowego. Nasz projekt Skyward Community jest tak skonstruowany, że on się składa z 15 tak zwanych etapów. Etap pierwszy to jest ta tak zwana deska kreślarska. Etap 15 to już jest zakończenie, implementacja, drodzy Państwo, certyfikacja i sprzedajemy naszą technologię na zewnątrz. My jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie. On trwa już dosyć długo. Ja sobie zdaję sprawę, że tam jest wiele takich głosów, że to trwa długo, ale my mamy założone plany finansowe i jeżeli ich nie zrealizujemy, to po prostu ten etap nie będzie przechodził dalej. Ale tu się nie musicie Państwo denerwować. My to robimy na zasadzie finansowania społecznościowego, tak zwanego crowdfundingu. I te nasze środki, które pozyskujemy, to naprawdę robią ogromną pracę i powodują to, że nasza firma się rozwija. Ale musicie też mieć jedno na uwadze, drodzy Państwo, że w momencie, gdy my osiągniemy ten 15 etap, wyjdziemy z tym na zewnątrz wszystkim, czyli z tą naszą technologią i sprzedażą zewnętrzną, to my mamy w memorandum zapisane, że jeden nasz udział będzie równy 1 dolar, więc jeszcze cierpliwości chwilę i naprawdę osiągniemy swoje cele. Do naszego programu
Zapisujemy się oczywiście bezpłatnie, natomiast jeżeli chcemy być takim stuprocentowym udziałowcem, mamy możliwość zainwestowania środków własnych na zakup tak zwanych pakietów, w którym mamy różne opcje, zarówno za gotówkę, jak i na raty, z tak zwanym dyskontem. Ja zaraz Państwu wytłumaczę. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. W tej chwili najwyższe dyskonto, jakie jest oferowane w firmie, to jest 54. Natomiast mamy zależność, i to jest konto, dyskonto 54, natomiast jest to dla już takiego zamożnego klienta, o którym zaraz pokażę, a teraz pokażę te najbardziej popularne. Ja się tutaj przejdę to bardzo szybko, bo Mariusz Doczmański, który prowadzi duplikację, wypowiada się na ten temat bardzo dokładnie, objaśnia Państwu. Dla mnie to jest bardzo prosty system, więc króciutko, Inotrans dla dynamicznych inwestorów, takich, którzy w danym etapie, pod etapie inwestują 1000 dolarów. Ten pakiet, ten zestaw kosztuje 3000 dolarów i z każdym zakupem o 1000 wzrasta jego dyskonto. Więc tutaj mamy możliwość za 3000 uzyskać, drodzy Państwo, 100 tysięcy udziałów, ponad 100 tysięcy. Później pakiety takie dla naszych dzieci i wnuków, to one się cieszą dosyć dużym powodzeniem wśród rodziców i dziadków, bo inwestując tutaj zaledwie tam 600 dolarów i tam powiedzmy 1350, możemy naprawdę zbudować bardzo ciekawy portfel, czy to będzie na studia, czy na dobry start dla tych naszych milusińskich. Jest to tylko jedna uwaga, że pakiet maluszek kupujemy na swoje dane i wpisujemy tutaj metrykę dziecka, które w momencie ukończenia 18 roku życia, oczywiście po przejściu tej procedury, tej dokumentacyjnej, przechodzi ten pakiet i ilość tych udziałów jego na własność. No i teraz przechodzimy do takich dużych inwestorów. To mówiłem, proszę Państwa, najwyższe dyskonto w tej chwili 54, proszę zobaczyć. Pakiet 8 milionów 100 tysięcy udziałów, bardzo duży, no ale też kwota jest godna, bo to jest 150 tysięcy dolarów. Widzicie, mamy też trochę mniejsze. To wszystko jest za gotówkę, ale też dla dużych inwestorów jest oferta, że mogą sobie nabyć w 5 równych ratach. Mam tu taki pakiet z dyskontem 46, trochę niższym, za 2 miliony 300 udziałów, za, proszę Państwa, 50 tysięcy dolarów. Ale takie najbardziej popularne, jakie w tej chwili nabywają nasi inwestorzy, to jest pakiet Start, Senior, Stabilny Biznes. To są pakiety na raty od 250 do 2000 dolarów za pakiet. Mamy również ofertę dla partnerów naszych, którzy zapisują się do nas, nie mają własnych środków albo nie mają, albo mają mniejsze. Drodzy Państwo, chcieliby zwiększyć swoją ofertę, swój portfel inwestycyjny, tak zwanych partnerów, którzy są naszymi współpracownikami, propagatorami naszego biznesu, bo w marketingu masz albo pieniądze, albo czas, albo jedno i drugie. I partnerzy, którzy pozyskają partnera do firmy z jego polecenia, uzyskują wynagrodzenie na poziomie 15%. I te środki są bezpośrednio wpłacane na tak zwane konto bonusowe, które Państwo tu widzicie. I tu jest kilka takich rodzajów tych pakietów. One mają nawet troszeczkę wyższe dyskonto w tej swojej wartości jak normalnie. I wtedy możecie sobie nabyć pakiet inwestycyjny z tych swojej pracy marketingowej i zostajecie 100-procentowym udziałowcem naszej firmy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my mamy tak zwany etap teraz 1.15, który będzie realizowany, drodzy Państwo, do końca 15 etapu, tak? Ale tu chodzi o to, że wszyscy inwestorzy, którzy wejdą w ten pierwszy etap, będą później mieli możliwość inwestowania w projekty komercyjne, które się już naprawdę rodzą. Już mamy 4 stuprocentowe, bo już one są zapewnione, na które już idą wpłaty, a informacja jest taka, że każdy projekt komercyjny, który będzie wybudowany przez naszą firmę, to jest, proszę Państwa, 20% udziału firmy w każdym takim projekcie. I te 20% będzie przede wszystkim na rozwój firmy,
na jego działalność, ale również na wypłatę dywidendy dla udziałowców. I teraz w zależności, ile będziecie Państwo mieć tych udziałowców raz w roku, oczywiście jeżeli firma osiągnie zysk, otrzymacie wypłatę dywidendy, czyli pieniędzy, które będą się Wam należały za to, że jesteście udziałowcami firmy i macie możliwość również tego dziedziczenia. Możecie te swoje udziały sprzedawać, przekazywać, robić z nimi, jak tylko Wam się żywnie podoba, jak to mówią kolokwialnie. I konto tak zwane akcyjne, to jest konto dla tych partnerów, którzy nie chcą inwestować na raty, chcą sobie kupić jednocześnie, od razu. Mają tutaj możliwości od $50 nawet do 150 tysięcy, ale to jest też konto, że w przypadku, gdy któryś z partnerów ma pakiet na raty i nie daj Boże, by mu się tam stała jakaś sytuacja taka życiowa, że nie mógłby realizować tych rat, no to po 2 miesiącach, jeżeli nie będzie regularnej spłaty, te pieniądze, które wpłacił na dany pakiet, wchodzą na tak zwane konto akcyjne i z tego konta może sobie również zakupić troszeczkę mniejszą, ale zawsze własną ilość udziałów. Tyle w podsumowaniu. Mam troszeczkę 2-3 punkty nowych wiadomości dla Państwa. Jeżeli macie pytania, proszę pytać. Przygotować sobie te pytania. Na końcu będę odpowiadał w miarę moich możliwości i wiedzy. Natomiast ja chcę Państwu na początku powiedzieć, że wiadomości przekazujemy te, które mamy z naszych oficjalnych źródeł. Nie będziemy tutaj opowiadać bajek i niestworzonych historii. Natomiast mamy też kilka informacji z naszych takich informacji przekazywanych, które mamy dla liderów. To są informacje, które przekazuje nam nasza dyrekcja. Także tymi informacjami się też z Państwem będę dzielił. I co to mamy dzisiaj w ofercie? Tezy webinarium Aleksandra Suchodojewa z 24 czerwca. Pan Aleksander Suchodojew, którego mam okazję też również poznać, bo poznaliśmy się na tych zarówno szkoleniach dla ambasadorów, jak również na wyjazdach na ekofestiwale, jest partnerem, jest członkiem zarządu Skyward Community i takim liderem, który buduje ten cały system tak zwanych leadów, tego, proszę Państwa, tego systemu szkoleń. On też zajmuje się również tą naszą platformą blockchainową, która będzie niebawem uruchomiona. I jego webinary są na tyle ciekawe i interesujące, że firma po prostu je nagrywa. Do 2 tygodni są przekazywane do sieci i tam możecie Państwo w takiej zakładce, jak tutaj widzicie w tej chwili, wejść do środka i przeczytać i zapoznać się z materiałami, które przekazuje Pan Suchodojew. Pan Suchodojew ma zawsze takie spojrzenie lekkie, bo to jest taki umysł, który widzi szerzej. Także myślicie Państwo, że jego się bierze tak, że to jest naprawdę też człowiek, który jest bardzo inteligentny, ma ogromną wiedzę i to jest wizjoner. I cóż ten Pan Suchodojew przekazał nam w tego 24 czerwca? No, takie kilka takich jego informacji, które poszły, to przede wszystkim wiadomości o rozwoju SWC, wady nowoczesnych pojazdów elektrycznych, wejście projektu na rynek komercyjny, wyjazdy delegacji do Szardzie i Marina Horki i odpowiedzi na aktualne pytania. Ja się zajmę tym przebytym etapem wejścia na rynki komercyjne, bo to jest taki, drodzy Państwo, ważny element, bo to się wiąże z zakończeniem naszych projektów. Więc co to się wydarzyło? Jakie są etapy rozwoju naszej firmy? Więc podpisano 4 umowy na projekty celowe, zakończono certyfikację na zgodność z wymogami bezpieczeństwa transportu surowcowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uzyskano certyfikat ICO 2001. Spółka zajmująca się rozwojem transportu strunowego została uznana za organizację naukową i wpisana na listę organizacji działających w dobrej wierze w Białorusi. Firma promująca transport strunowy na Bliskim Wschodzie otrzymała certyfikaty zarządzania środowiskowego ISO 14001 na 2015 oraz zarządzania środowiskowego ISO 45001/2018.
Międzynarodowa jednostka certyfikująca TIF z ustawodawczą certyfikacją wydała odpowiednie dokumenty. Organizacja TIF może certyfikować wszystko, co dotyczy transportu strunowego, niezależnie od kraju. I to ja mówiłem Państwu na początku naszego spotkania. Idziemy dalej. Tu mamy takie podsumowanie, czym się różnią nasze nawierzchnie strunowe w Białoruskim Centrum Testowym. Mamy ich w tej chwili 5. Widzicie tu Państwo ten element taki, gdzie są pojazdy, które są do tak zwanego pojazdu towarowego i osobowego, to jest przy takim zakręcie. Tak, w takim promieniu to wszystko tutaj pojazdy zmniejszają swoją prędkość i po prostu wchodzą w tę linię taką, żeby przejść po prostu z prawej na lewą stronę. Mamy tutaj pokazane na następnym slajdzie, ja go tak spiąłem ze sobą, gdzie widzicie Państwo pozycję taką, sztywną kratownicę, proszę sobie zobaczyć, to jest ta, tak, i to jest wszystko Białoruś, to są zdjęcia z realu. To jest konstrukcja torowa przeznaczona do ruchu środków transportu miejskiego i pojazdów szybkobieżnych. Konstrukcja toru pozwala na przyspieszenie do 560 km na godzinę. Ta towarowa to między innymi porusza się po tej eskapadzie i tam wcześniejszą. Natomiast chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o tej półsztywnej. Widzicie, to jest ta konstrukcja, tak? I konstrukcja lekka, którą widzicie. I to są 4-5 takich elementów, bo to też jest konstrukcja lekka do tych małych pojazdów. W tej chwili mamy 5 osobowych i 2 towarowe, to mamy 7 takich linii, które są w tej chwili eksploatowane, ale na takiej zasadzie, że to jest po prostu certyfikacja tam robiona w Marina Hall. Dalej. Projekt transportu strunowego proponuje opcję trasy dla Rwandy. Proszę Państwa, jest 3 naszych takich liderów, którzy bardzo mocno pracują na terenie Afryki, zarówno tej północnej, środkowej i południowej. Ja mówię o całym kontynencie. To jest pan Ludo Waldenweier, a Franciszek Solar i Władimir Masłow. Oni tam naprawdę wykonują ogromną pracę i te grupy, które są zintegrowane na tym rynku afrykańskim, po prostu pracują bardzo mocno. Tam są duże grupy takie te sprzedażowe, zakupowe, te lidy to tam przede wszystkim. Tam są bardzo mocno te szkolenia wykorzystywane. No i nastąpiła taka informacja, że stolica Rwandy, czyli Kigali, jest taka propozycja, żeby poprowadzić taką trasę około 20 kilometrów, która będzie połączona z międzynarodowym portem lotniczym. Ja zaraz to Państwu pokażę, proszę sobie zobaczyć. Widzicie tutaj stolicę kraju, tak, to Kigali i tu mamy ten odcinek, który będzie do portu. I taka propozycja poprowadzenia takiej trasy nastąpiła na skutek oczywiście rozmów, wzięli udział w tej rozmowie, wzięli ministrowie infrastruktury, burmistrz Kigali i dyrektor zarządzający tam trasą taką innowacyjną City Tesi Regusara. I to szanowne grono ma zadecydować, czy taka trasa powstanie. Ta prezentacja, którą oni mieli przedstawioną, proszę Państwa, dowiodła, że ten odcinek 20 km pozwoli na połączenie portu lotniczego Bugesera, to jest tutaj, tak, ze stolicą. I czas takiego przejazdu będzie w granicach 11,5 minuty, więc to jest bardzo niedużo. 20 minut, widzicie Państwo, 20 km, 11,5 minuty.
I taka jest rozważana opcja, że taka trasa powstanie. Więc trzymajmy kciuki, bo to może się wydarzyć niebawem. Będzie to kolejny projekt komercyjny. Natomiast do tej trasy będą wykorzystywane te oto typy pojazdów. To jest ten nasz Unicar, widzicie Państwo, te, które ja mówiłem wcześniej, to są te pojazdy, które można zarówno w wersji pojedynczej, jak i hybrydowej robić. Natomiast ten pojazd, to jest pojazd najnowszy w naszej produkcji, on też teraz uzyskał certyfikację i też być może zostanie wykorzystany do przewozu pasażerów na tej linii. No cóż, dobiegliśmy do końca. Mówiłem, że zmieszczę się w godzinę. Starałem się to zrobić. Jeżeli macie do mnie Państwo pytania, proszę bardzo. Ja oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie zarówno Mariusza Duszpańskiego, jak i moje. Mariusz będzie miał 12 o godzinie 20. Tam będzie temat technologii, możliwości zainwestowania. Ja nie technologii, tylko duplikacji, przepraszam najmocniej. Ja będę miał 14 i 21. W okresie letnim przenieśliśmy te nasze godziny prezentacji na godzinę 20. Zapraszajcie nowych partnerów, bo im więcej inwestorów, im więcej będziemy, drodzy Państwo, wspomagać nasz transport, to będziemy przechodzić kolejne etapy i dobiegniemy do szczęśliwego końca. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo, piszcie. Czekam chwilę, jeżeli nie, to będziemy się spotykać za tydzień. Krzysztof, odpowiadam. Nie ma znaczenia, czy są w budowie, czy są w etapie projektowania. Jeżeli jest finansowanie, to projekt jest w budowie. Jest to informacja przekazana nam od zarządu. Projekt komercyjny w momencie uzyskania pełnego finansowania jest już projektem celowym. Czyli, jeszcze raz się powtarzam, Krzysztof, w momencie, kiedy zostanie wpłacona transza pieniędzy na projekt, to już jest uznawany jako projekt komercyjny. To jest tylko później etap. Mamy etap projektowania, weszły pieniądze, mamy etap budowy. Finał, koniec. Czy ty rozumiesz, o czym ja mówię? Proszę mi napisz. Ok, dzięki. Dobra, super. Jeszcze raz. Krzysztof, panie Andrzeju i Stefania i Sławek. Dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo w webinarze. W momencie wejścia finansowania projekt już jest finalizowany. Tyle Wam powiem i to jest najważniejsza informacja. Mamy finansowanie, mamy projekt komercyjny. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień. Życzę spokojnego wieczoru i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.